wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj bez torebki. Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus już po raz trzeci przywołuje obraz winnicy. Winnica, która jest, ma odniesienie do tej wybranej cząstki narodu izraelskiego, o którą Pan Bóg się troszczył, którą pielęgnował, a ona jednak nie wydała dobrych, błogosławionych owoców. Stąd też ustami proroka Izajasza mówi, że ta winnica jest przeznaczona na zniszczenie, na spalenie, że na wyrzucenie. Jest to też obraz, który do każdego z nas przemawia, bo my też jesteśmy taką wybraną winnicą w ręku Pana Boga. Również Pan Bóg do nas przemawia przez fakty, wydarzenia, wysyła do nas kapłanów, dobrych ludzi, którzy mówią nam, jak mamy iść przez to życie, aby to życie przeżyć dobrze, aby wydawać też błogosławione owoce w naszym życiu. Bóg posyłał proroków do narodu wybranego, aby ich upomnieć, aby ich nawrócić, aby dać im okazję do zmiany swojego życia. Oni jednak często tych proroków zabijali, odrzucali, nie chcieli ich słuchać. W końcu Bóg posłał swego Syna, posłał Boga Człowieka, Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza. Oni również Go nie przyjęli, odrzucili, przybili gwoźdźmi Jego ręce do krzyża, przybili Mu bok. Stąd też słyszymy bardzo trudne słowa, że ten naród czci mnie tylko wargami, że będzie mu zabrane to objawienie, a będzie dane poganom. My także jesteśmy dzierżawcami winnicy. To również Bóg do nas posyła właśnie kapłanów, dobrych ludzi, którzy mają nam pomóc w tym, abyśmy wrócili do tego Pana Boga. Tą naszą winnicą jest nasze zdrowie, nasze życie, dary, które każdy z nas otrzymał, różne talenty, ale też Pan Bóg oczekuje od nas owoców. Każdy z nas ma wydawać takie owoce swojego życia, swoim postępowaniem, swoimi wyborami, swoimi decyzjami. Ma być po prostu dla drugiego człowieka wzorem, jak iść przez to życie, aby tego życia po prostu nie stracić. Do każdego też z nas Pan Bóg wyciąga swoją rękę. Każdego z nas też upomina właśnie przez różne fakty, wydarzenia. Znam ludzi, którzy pod wpływem takich trudnych doświadczeń wrócili na nowo do Pana Boga, zmienili swoje życie, odnowili to swoje życie właśnie w Chrystusie. Zostali włączeni w ten Kościół poprzez sakrament spowiedzi, pojednanie jakby na nowo, wrócili na łono Kościoła. I oni są właśnie tą winnicą, która wydała dobre owoce w swoim życiu. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o złych ludziach, którzy chcieli zabić właściciela winnicy, którzy chcieli pozabijać jego pracowników. I ta Ewangelia też mówi nam o tym, że dzisiaj niestety jest też, spotykamy takich ludzi, którzy dla własnych korzyści, dla zdobycia własnego dobra materialnego są zdolni zrobić bardzo wiele zła drugiemu człowiekowi. Dla nas takim największym skarbem, który możemy w życiu odnaleźć, to jest właśnie Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, ukryty w Eucharystii. On daje nam się cały za darmo. Możemy jak najwięcej korzystać z tego daru, jakim jest Eucharystia, z Komunii Świętej. Też warto sobie też jeszcze zrobić rachunek sumienia z tych rzeczy pożyczonych. Może właśnie dzisiaj, w świetle tej Ewangelii, że warto byłoby oddać te rzeczy, które gdzieś tam zalegają w naszych szpargałach, na naszych półkach, aby to oddać i zwrócić tym, którym się to należy. Miesiąc październik to też miesiąc poświęcony Matce Bożej, Matce Bożej Różańcowej. Maryja jest Matką naszego Pana, tak o niej mówimy, jest pierwszą chrześcijanką, tą, która prowadzi nas do swego Syna, która wskazuje nam na swego Syna jako na drogę, prawdę i życie. Stąd też właśnie w tym miesiącu w szczególny sposób pamiętamy o niej w naszej modlitwie różańcowej. Na rozpoczynający się tydzień pracy, nauki w szkole, na czas wydawania dobrych owoców winnicy Pańskiej, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.